Inspektor Bernard Urzbik Adam Nasielski Człowiek z Kimberley Czyta Jacek, na podstawie ilustrowanego kuriera codziennego z roku 1933, numery od 312 do numeru 17 z roku 1934. Rozdział pierwszy Morderstwo Sprawa człowieka z Kimberley zajmuje wśród wielkich gier Bernarda Żbika specjalne miejsce, zarówno ze względu na swoje skomplikowane podłoże psychologiczne, jak i ze względu na swą tajemniczą zagadkowość, rzekłbym, niesamowitość, z jaką wydobywała się na powierzchnię rzeczywistości. A jednak, jak się okazało wkrótce, genialny umysł wielkiego detektywa i jego subtelny. Wydelikacony zmysł kryminologiczny przeczuł rozwiązanie już u samego progu tego morderstwa. Stąd może jego zagadkowość w tej sprawie już od samego początku śledztwa. Stąd może jego tajemniczość, którą człowiek nieznający Bernarda Żbika mógłby nazwać melodramatycznością i niesłusznie. Stąd te dziwne, nieskoordynowane zdania, pytania, spostrzeżenia, sam wreszcie system śledztwa wybitnie nieszablonowy. Nierutynowo policyjny. System, który można by nazwać paradoksalnie niesystematycznym, ale będący metodą wysoce oryginalną, a nade wszystko skuteczną. Bo już przecież na drugi dzień po zagadkowym podwójnym morderstwie zbrodniarz był wiadomy. Może to tylko przypadek, tak przynajmniej utrzymywał Bernard Żbik, a może właśnie, jak twierdzili jego wielbiciele, Intuicja i zmysł kryminologiczny były przyczyną, że inspektor Żbik tak szybko rozwikłał tę na pozór nierozwiązalną zagadkę. Tak jasno objaśnił owe niesamowite fakty, nieomalże graniczące z metapsychiką, z zagadnieniem rozdwojenia jaźni. W każdym bądź razie, jaką by nie była przyczyna rozwiązania tej tajemnicy przez wielkiego detektywa, zasługa rozwiązania należy wyłącznie jedynie do niego i nawet najzaciętsi jego przeciwnicy. Bo któż ich nie ma, nie mogą mu tego zaprzeczyć. Jego analizę psychologiczną sytuacji można śmiało nazwać genialną. Zaś zaczęło się to wszystko zupełnie niespodziewanie. Błysnęło, zagrzmiało. Wicher załopotał nie dość mocno przetwierdzoną blachą rynny i sypnął w szybę garść grubych kropel deszczowych. Burza rozszalała się na dobre. Liczni przechodnie optymiści bez parasoli skryli się w bramach, a nawet zagorzali ateiści prosili Boga, aby deszcz przestał szybko, bo tajmismonej szczególnie w wielkim mieście Warszawie. Szczęśliwi posiadacze złotówek machali z rezygnacją na dorożki ku normalnej zawiści ich bliźnich, którzy zmuszeni byli czekać. Ale nikt nie narzekał na burzę. Po takim upalnym dniu każdy jej pragnął. Za podwójnym oknem swego mieszkania na szkolnej stał inspektor Bernard Biki przez zalane wodą szkło wyglądał na ulicę. Jego smukła postać była wyprostowana jak zwykle. Czoło oparło zimną szybę i miał wrażenie, że zamoczył je sobie, chociaż wiedział dobrze, że szyba jest mokra tylko od zewnątrz. Opalona jego twarz miała teraz wyraz melancholijny i zamyślony. Takie chwile zdarzały mu się przecież bardzo rzadko, szczególnie ostatnio. To widocznie było skutkiem owej wczorajszej rewizyty u nieznajomych znajomych. Wstręt przeszedł wielkiego detektywa, gdy przypomniał sobie te trzy godziny rozmowy o głupstwach, banałach i komunałach z trzema głupcami. Trzej rozmawiający głupcy to fakt, który może u najbardziej flegmatycznego i opanowanego mądrego człowieka spowodować lekki stan podgorączkowy. Inspektor trząsnął się wreszcie z zadumy i nudnych wspomnień. Odwrócił wolno głowę i spojrzał wesoło w poważną twarz doktora Rodowicza, sędziego śledczego do spraw szczególnej wagi, który bawił u niego z wizytą tego wieczoru. Mądre oczy sędziego patrzyły pobłażliwie na genialnego detektywa, który przed kilkoma minutami przerwał nagle rozmowę i podszedł do okna zadumany i zdenerwowany. Doktor Rodowicz był zbyt dobrym znawcą ludzi i zbyt dobrze znał swego przyjaciela Bernarda Żbika, aby czynić mu wyrzuty z powodu jego nietaktownego zachowania się przed chwilą. O tym wszystkim wiedział też Bernard Żbik, inaczej umiałby się opanować. Przepraszam pana, doktorze, ale tak mnie to napadło, że musiałem przerwać rozmowę. Między nami mówiąc, nawet pana tak mocno nie przepraszam. Znamy się przecież nie od dziś. Inspektor mówił miękko, łagodnie i jego niebieskawe oczy straciły na chwilę swój ostry wyraz, który powodował, że na wszystkich swoich fotografiach Bernard Uzbik wyglądał jak zagniwany. Usiadł teraz i zapalił cienkiego papierosa, który wyjął z płaskiego bardzo pudełka leżącego na stole. Nie od dziś i nie od wczoraj. Co pana właściwie napadło, inspektorze? Mamy wrażenie, że jakieś przykre wspomnienie. Doktor Rodowicz usadowił się wygodniej w klubowcu z koźlej skóry i zapalił cygaro. Jego poważne oczy spoglądały z rodzajem ukrytego uwielbienia na detektywa. Lubił go bardzo, jak ojciec syna, i wybaczyłby mu większy nietakt niż ów przed chwilą. Czy można było nie lubić takiego człowieka jak Bernard Żbik? Jak na sędziego śledczego. Świetne wrażenie, doktorze, pochwalił inspektor kordialnie, co było najlepszym dowodem, że odzyskiwał swój dobry humor. Tak, doktorze, byłem w niedzielę u znajomych. Byli też trzej głupcy, dwaj mężczyźni i brzydka kobieta. Ponieważ kobieta, jak wspomniałem, była brzydka jak pomnik ku czci poległych lotników, więc mężczyźni rozmawiali ze mną. Pech. Przez trzy godziny musiałem odpowiadać na idiotyczne pytania w rodzaju: jaka gwiazda filmowa podoba mi się najbardziej i dlaczego? Jakbym to był astrologiem, nie kryminologiem. Dlaczego nie mam żony, a gdybym miał to jaką? Ile lat ma książe Wali i tym podobne. Potem głęboki rudyta z wąsikiem zabójczym, jak pistolet gazowy Wikersa, zaczął mnie objaśniać, jak się nazywał miesiąc Juli przed urodzeniem Cezara. Boże, czym zawiniłem, żeś nie stworzył mnie głupcem? Ostatnie słowa Bernardu Żbiku wypowiedział już żartem. Humor nagle mu się poprawił, jak to się zresztą stać musiało. Głębokie intelekty nie znoszą melancholii, a pogodny humor jest jednym z objawów inteligencji. Sędzia zaśmiał się sympatycznie. Nareszcie odprężenie, inspektorze! że też pan się jeszcze nie przyzwyczaił do ludzkiej głupoty. Jako detektyw powinien pan mieć dużo okazji po temu. Tu głupiec, tam głupiec, tego przecież nie brak nawet w praktyce inspektora policji śledczej. Bernard Urzbik wypuścił kłąb dymu. Poprawił sobie kant spodni z taką uwagą i powagą, jakby od tego zależały losy konferencji londyńskiej. Niestety tak jest, doktorze. Panowie powieściopisarze kryminalni wyobrażają sobie, że inspektor w służbie śledczej jest osobnikiem godnym zazdrości z powodu swego ciekawego zawodu. Ciekaw jestem, czy taki pan literat uwierzy, gdy mu powiem, że w czasie mojej dziesięcioletniej służby w Policji miałem tylko dwie ciekawe sprawy: morderstwo Godlewskiego i sprawa artystki opery, smyczkowskiej. Poza tym, nudy, jak pan to świetnie określił, Doktorze, okazja do przyzwyczajenia się do toksyn ludzkiej głupoty, trening, ochronne szczepienie przeciwgłupcowe. Sędzia Rodowicz skinął poważnie swą wielką siwą głową. Przez chwilę obaj milczeli. Tylko duży zegar pod szklanym kloszem na biurku tykał miarowo z godnością patriarchy na zjeździe rodzinnym. Jednak, inspektorze, nie narzeka pan chyba z tego powodu. Ja mam wrażenie, że jednak takie wyrafinowane morderstwo, jak to na przykład było w sprawie Godlewskiego, jest czymś wstrętnym i potwornym, odrażającym. Z punktu widzenia estetyczno-psychologicznego wolę już zwykłą, ordynarną kradzież lub zabójstwo w afekcie, są przynajmniej socjologiczne, etycznie i psychologicznie wytłumaczalne, zrozumiałe, podczas gdy wyrafinowane zabójstwo budzi we mnie wstręt. Jest w nim zawsze coś niesamowitego, coś patologicznego pod każdym względem. Bernard Bik nie oponował. To prawda, doktorze. Każde takie wyrafinowane morderstwo jest patologiczne nawet z punktu widzenia kryminologicznego. Chociaż, z drugiej strony, nazywanie morderstwa patologicznym jest tautologią, bo przecież cała kryminologia jest nauką o patologii socjalnej. Nie zgodzę się jednak z panem że istnieją morderstwa nieuzasadnialne. Każde zjawisko ma swoją przyczynę. Mają też zbrodnia bez przyczyny, choć już sama nazwa wskazuje na paradoks. Z mojego punktu widzenia, ze stanowiska detektywa psychologa, jest jednak wszystko jedno, czy impulsem przestępstwa była chęć zysku, na przykład, czy też tak zwana bezprzedmiotowa rządza mordu, czyli naukowo mówiąc, Chwilowe przyćmienie świadomości w momencie przewagi instynktów egoistycznych, zwierzęcych nad solidarnymi, ludzkimi. Jeżeli biorę przy śledztwie pod uwagę, ale, czy ja pana nie nudzę, doktorze? Nie, pan mnie zaciekawia. Naprawdę. Ze mną tylko szczerze. Naprawdę. Mów pan dalej, inspektorze. Bernardusz Bick zaśmiał się. No, dobrze. Jeżeli pan nie jest szczery, sam pan straci, bo się pan zanudzi na śmierć. Więc jeżeli biorę przy śledztwie pod uwagę czynniki retrospektywne, przeciwdziałające zbrodni, to tylko dlatego, że ułatwiają mi one udowodnienie przestępstwa. Reszta mnie nie interesuje, nie jestem filantropem ani misjonarzem i nie chcę nikogo nawracać. Mówiąc prawdę, wątpię bardzo w terapię polityki kryminalnej i etiologii. Zbrodniarz jest człowiekiem zgubionym, wykolejonym i należy go tylko unieszkodliwić lub izolować. A zastanawiać się nad nim, ja wątpię w celowość nawracania przestępców. Tak, wątpię. Doktor Rodowicz położył cygaro na płaskiej metalowej popielniczce. Potem znów ujął je i potrząsnął głową i cygarem jednocześnie. Spadła grudka popiołu. Nawiasem mówiąc, zboczyliśmy nieco z tematu, ale mniejsza z tym. Nie ma pan racji, inspektorze. Pański punkt widzenia jest za bardzo, no, egoistyczny. Mam wrażenie, że jest to egoizm płynący z rozczarowania. Możliwe, że pan się nie nadaje do nawracania zbrodniarzy, ale nie wolno panu negować i przekreślać. Od tak celowości polityki kryminalnej i etiologii. Niech Pan zostawi innym nawracanie, jeżeli Pan jest nieodpowiedni. Na tym polega specjalizacja. Pewny jestem, że przyznaje mi Pan rację. Jeżeli zetknie się Pan w przyszłości z ciekawą zbrodnią, spójrz Pan na nią z mego punktu widzenia, że każdego zbrodniarza można nawrócić. Przekona się Pan, że mam rację. Inspektor znów zaśmiał się cicho. Z ciekawą zbrodnią, powiedział pan. Ciekawe zbrodnie zdarzają się ostatnio tylko w literaturze i w filmie. W rzeczywistości, wątpię. Detektyw wypowiedział te słowa w zupełnym przekonaniu, albowiem nie mógł przecież słyszeć jęku człowieka bdławionego śmiercią, który rozległ się tegoż dnia w jednym z domów wielkiej Warszawy. Nie mógł przewidzieć że w tej chwili wyrafinowany zbrodniarz-morderca realizuje swój precyzyjny plan, którego podstaw nie mogły zgłębić najtęższe mózgi z czwartego oddziału Komendy Głównej w Warszawie, póki nie zabrał głosu w tej sprawie Bernarduszbik. Ale w tej chwili w zacisznym gabinecie w śródmieściu wielki detektyw w rzeczywistości wątpił, czy zetknie się w najbliższej przyszłości z nową wielką grą. Wątpię, doktorze powtórzył. I bodaj czynie nuta żalu dogała między zgłoskami tych słów. Bernard Żbik odczuwał może wstręt w zetknięciu się z wypadkiem kryminalnie patologicznym, odczuwał jednak i emocje, ale nikt nie nazwałby tego sadyzmem intelektualnym. Wielki detektyw po prostu musiał wyładować potężne akumulatory swej inteligencji wyspecjalizowanej w walce ze zbrodnią. Doktor Rodowicz określił to doskonale jako objaw specjalizacji naturalnej. Sędzia chciał właśnie odpowiedzieć i już otworzył usta, gdy pod sufitem gabinetu zagrzmiał trel dzwonka. Detektyw wstał. Przepraszamy pana na chwilę, doktorze. Ktoś dzwoni w drzwiach od sieni. Inspektor rzucił okiem na tabliczkę skrzynki rozdzielczej na ścianie i wsunął regulator. Mój służący wyszedł właśnie na randkę z pewną rudą studentką. Otworzę, zobaczę i wrócę. Jak mawiał stary Cezar, który między jednym Julkiem a drugim nazywał się ni stąd ni zowąd Gaius. A propos zamordowania Cezara dwojga imion. Nie dokończył, zaśmiał się po tych słowach i zniknął za zieloną portierą osłaniającą drzwi jego gabinetu. Po chwili wrócił. Pchając przed sobą opierającego się proforma młodego człowieka, swego najlepszego przyjaciela, aspiranta Adama Bilewskiego. Śmiało, Adamie. Tylko bez pruderii towarzyskiej. Borsalino bas. Już starożytni Egipcjanie mawiali. Znów nie dokończył, rzucił kapelusz aspiranta na kwadratowy łeb brązowego buldoga stojącego na biurku i zamknął ostentacyjnie drzwi na klucz. Nie wypuszczę cię tak prędko, przyjacielu. Taki już jestem drański egoista. Pan doktor Rodowicz chyba niedługo mi stąd zwieje. Znam go pod tym względem. Nigdy nie ma czasu. Więc zostaniesz mity. Już mi się nudzi to nudzenie się w samotności. Aspirant promieniał. Towarzystwo Bernarda Żbika było dlań przecież największą przyjemnością. Detektyw wiedział o tym bardzo dobrze i przekomarzał się tylko dla wyładowania swego dobrego humoru. Usiądź sobie, Adamie, i zapal papierosa lub choćby dwa jednocześnie. Oryginalne. Palić dwa papierosy jednocześnie. Będę musiał pokonferować o wprowadzeniu tej mody z moim starym przyjacielem, Witch de Prince of Wales. Ta konferencja londyńska będzie z pewnością skuteczniejsza od ekonomicznej. Za podróż do Londynu płaci główna dyrekcja państwowego monopolu tytoniowego, jako że. urwał. Bowiem telefon na biurku zadzwonił krótko. Zaraz. Ktoś dzwoni. Jeżeli kobieta, to świętuję, puszczę was obu kantem. Jeżeli nie, to jeszcze lepiej, zostanę z wami. Bernard Żbik był tego wieczoru rzeczywiście w wyjątkowo dobrym humorze. Teraz podbiegł do telefonu, bo biurko stało w rogu gabinetu i ujął tubę. Nie zdążył nawet powiedzieć tradycyjnego: "Halo". Gdy usłyszał dwa słowa. "Czy to?". Potem rozmówca najwyraźniej zawiesił telefon po swojej stronie. Widocznie rozmyślił się lub może wiedział, że telefonistka źle powtórzyła numer i umyłkowo włączyła. Te myśli przemknęły przez mózg detektywa. Gdy wolno położył tubę na Widełki, odwrócił się twarzą do obu przyjaciół i rzekł z wyraźnie i celowo udawanym patosem. Tajemniczy telefon. Dwa słowa. Czy to? Ciekawe, albo i nie. Możliwe, że to omyłka, ale uderzył mnie ton głosu pytającego. Miałem wrażenie, że jest śmiertelnie przerażony. Ale od czego jestem oficerem policji? Podniósł znów telefon niby tajemniczym ruchem, obserwując z uśmiechem twarze obu przyjaciół, których zdumione miny rozśmieszyły go. Halo. Centrala. Piękna blondynko. Brunetka. W takim razie, przepraszam, nawet wolę. Aha. Centrala. Mówi 23223. Inspektor Bernard Żbik. Nie, byk, tylko Żbik, drogi zoologu. Z kim byłem przed chwilą połączony? Poczekał. Zapalił sobie cygaro. Wciąż się uśmiechał. Dziękuję. Tak. Rzucił zręcznie telefon na widełki. Adamie, druhu ukochany, że tak powiem. Tam, na półce, na lewo, obok rapa porta, leży spis abonentów telefonicznych według numerów. Pomyśl, jaką cierpliwość musiał mieć tortej tej powieści i szanuj go, jak mawiał stary Mojżesz, ten z kamiennym bloknotesem. Sprawdź, proszę, numer 8 do 72 93. Do kogo należy? Aspirant nie oponował. Jeżeli kochany Bernard ma taki kaprys, to obowiązkiem jego, jako przyjaciela, jest spełnić jego życzenie. Wziął powieść cierpliwego autora i szukał wolno, mrucząc pod nosem. 51, 1, 2, 93. Jest. Doktor Wiesław Bożencki, lekarz. Bernard Urzbik puszczał kółka. Dziękuję ci, Adamie. Bożencki, słynny neurolog. To jednak była widocznie pomyłka. Bo czego mógł chcieć ode mnie ten młody człowiek? Który pytał, czy to i nie dokończył. Chociaż. Detektyw umilkł. Jego pięknie sklepione czoło pokryło się dwiema równoległymi, poziomymi zmarszczkami. Coś mu się tu nie podobało. Aspirant, który stał najbliżej, słyszał wyraźnie. Ten młody był w śmiertelnym strachu. Takim głosem mówią ludzie tylko, gdy są diabelnie przerażeni, gdy mają śmierć przed oczyma. Ale! Inspektor machnął ręką i podszedł do stolika, przy którym siedział wciąż milczący doktor Rodowicz, ćmiąc jeszcze wciąż swoje pierwsze cygaro. – Czemu pan taki zadumany, czcigodny synu Temidy? – czoło, sędziu nieukochany. Doktor podniósł brwi. – O, tak sobie. Zdarza się nawet sędziom śledczym do spraw szczególnej wagi. No, a teraz pogadamy o czymś wesołym, choćby o ostatnim budżecie. Ale przedtem Ada się opowie kilka kawałów dla równowagi. Chodź bliżej, Adamie. Aspirant uśmiechnął się miło. Snać jednak nie było sądzonym, żeby opowiadał tego wieczoru kawały, bo po kilku minutach zabrzmiał dzwonek pod sufitem, a na skrzynce rozdzielczej wyskoczyła tabliczka. Schody front. Mógł już być z powrotem mój Stefan. Mówiłem mu, że rude studentki. Bernard Żbik zniknął znów za kotarą i wrócił po piętnastu minutach. Za drzwiami gabinetu słychać było urywane słowa rozmowy. Obaj jego przyjaciele zauważyli natychmiast zmianę na jego twarzy. Była śmiertelnie poważna, to było najlepsze określenie. Usta miał zaciśnięte. A oczy utraciły jakby swój odcień niebieskawy i patrzyły przenikliwie przed siebie. Morderstwo, wycedził. Idziemy, Adamie. Może pan też pójdzie, doktorze. Sędzia śledczy milczał przez długą chwilę. Wiadomość o morderstwie i surowej wyraz twarzy detektywa podziałał i na niego, i na aspiranta. Nie pytali jednak o nic. Czekali. Wreszcie sędzia przemówił o pierwszy. Nie mogę. Mam jeszcze dziś ważne przesłuchanie w biurze. Czemuś taki poważny, Bernardzie? Bernard Urzbik wiązał szybko ciemny krawat, rzucił aspirantowi jego borsalino, które zdjął z podejrzanym spokojem z łba brązowego buldoga na biurku. Wyjął z szuflady tegoż biurka płaski rewolwer i wpuścił go do prawej kieszeni swej marynarki. Zapiął marynarkę na wszystkie guziki i rzekł: Jestem śmiertelnie poważny, bo zamordowany został niejaki doktor Wiesław Bożencki, słynny neurolog. Telefon 872 93. Rozumiecie już teraz? Trzej mężczyźni spojrzeli po sobie. Zrozumieli. W przedpokoju czekał wywiadowca Rogalski. Który przyszedł sową wieścią do inspektora. Schodzili wszyscy czterej po schodach, albowiem służący inspektora, Stefan zabrał był przez zapomnienie klucze od windy. Rogalski szepnął żbik, jakby się obawiał, że ktoś niepowołany usłyszy jego słowa. Słucham, panie inspektorze. Wyście przyjęli ten telefon. Tak. Czy możecie mi określić płeć tego, który dzwonił? O, na pewno, panie inspektorze. Dzwoniła pani doktorowa Julia Bożęcka, żona zamordowanego. Bernard Żbik przystanął nagle i ścisnął ramię wywiadowcy. Sędzia i aspirant, którzy szli za nimi, również musieli się zatrzymać. Głos detektywa brzmiał cicho i cienko, jak ostrze brzytwy. Tak powiedziała. Został zamordowany. Tak, panie inspektorze. Detektyw wpuścił ramię wywiadowcy. Stanęli w bramie. Czekali na aspiranta, który pobiegł do dozorcy i zostawił tam klucz dla służącego Stefana, który wróci. O której dzwoniła doktorowa do urzędu. O siódmej piętnaście. Na ulicy czekał na nich policyjny, granatowy Chrysler. Szofer salutował inspektora i otworzył drzwiczki. Podwieziemy pana, doktorze. Adres ten sam. Sędzia skinął głową. Rogalski. Samochód skręcił gwałtownie w Aleje Jerozolimskie. Mignął im tylko przed oczyma gmach BGK. Słucham. Czy powiedziała, kto zamordował jej męża? Nie. Czy można było wyczuć z odpowiedzi, że coś wie? Wolę nie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie umiem określić dokładnie. Bernarduszbik pogrążył się w milczeniu. Wciąż pamiętał o owym telefonie i dwóch słowach śmiertelnie przerażonego człowieka. Był pewien, że mężczyzny. Czy to? Do widzenia Inspektorze. A pamiętaj pan o naszej rozmowie. Tu zapowiada się ciekawa sprawa, o ile mogę wnioskować z pańskiej twarzy. Do widzenia, aspirancie. Skinął im jeszcze raz dłonią i wszedł do bramy domu, w którym mieszkał. Samochód policyjny mknął na pełnym gazie, silnik warczał głucho, a od czasu do czasu rozlegał się jęk hamulców na zakręcie lub skrzyżowaniu. Aspirant nie odzywał się ani słowem. I on zastanawiał się nad owym dziwnym posunięciem reżysera losu, nad owym telefonem z mieszkania zamordowanego. Telefonem z mieszkania zamordowanego do mieszkania wielkiego detektywa, jego przyjaciela, Bernarda Żbika. Wyczuł w tym telefonie zapowiedź wielu jeszcze niespodzianek, trików reżysera losu. I nie mylił się. Kurtyna ponurego dramatu zbrodni dopiero unosiła się w górę. Nim spadła po ostatnim akcie, aspirant i inspektor przeżyli niejedną chwilę niesamowitych wrażeń. A najbardziej niesamowita była prawda, której Bernard Żbik domyślił się o wiele wcześniej niż to inni przypuszczali. Szofer zahamował gwałtownie. To tu, tu, panie inspektorze. Zaczekacie tu, póki was nie zwolnię. Rozkazał inspektor szoferowi. Rozkaz. Chodź, zwrócił się do przyjaciela. Na wyraźny rozkaz detektywa portier wielkiego bloku mieszkaniowego zamknął za nimi na klucz okratowane drzwi w parkanie stalowym. Ten dom nie ma podwórka? Nie, proszę pana. Tylko to ogrodzenie oddziela go od ulicy. Rogalski. Zostaniecie tu przy bramie, na straży. Macie rewolwer. Mam, ale nie nabity. Adamie. Aspirant bez słowa wręczył wywiadowcy swój rewolwer. Ujrzał przy tym śmiesznie przerażone rysy i oczy nie nierozumiejącego portiera, ale nie chciało mu się wcale z tego śmiać. I jego ogarnęła atmosfera grozy. Bernard Uzbik nie miał w sobie ani krzty melodramatyczności i nie na próżno wydał przedtem ten rozkaz wywiadowcy. Pamiętał dobrze odcień śmiertelnego przerażenia w głosie człowieka, który dzwonił. To nie było przerażenie przed trupem zamordowanego, to było przerażenie przed żywym niebezpieczeństwem. I dlatego on urwał na początku zdania. Czyżby? Bernard Uzbik wyjął swój rewolwer i zarepetował. Rozległ się metaliczny chrzęst sprężyny. Prowadźcie, rzucił portierowi. A ty chodź za mną, Adamie. Dlaczego? Bo nie masz broni. A ja mam rewolwer. Więc pójdę pierwszy. W głosie detektywa nie wibrował strach. Tylko śmiertelna powaga. Aspirant poczuł chłodną kroplę potu na skroni. Wiedział, że to nie są wcale żarty, bowiem nikt nie żartuje w obliczu śmierci. Rozdział drugi. Złudzenie optyczne. Po ostatnim zdaniu inspektora stary portier zawahał się. Stał wciąż na miejscu nieporuszony, sztywny, choć jeszcze nie drżał literalnie. Detektyw spojrzał na niostro i zaraz zrozumiał jego myśli. Zaśmiał się sucho, urywanie, nerwowo. Podniósł mimo woli rękę, w której trzymał swój płaski rewolwer, a portier, widząc to, wykonał naraz ruch, jakby chciał uciekać otulony w płaszcz panicznego przestrachu. Czemu to idzie? Przecież rozkazałem Wam prowadźcie. Słyszycie? Ale. Nie obawiaj się, człowieku. Tobie nic nie grozi, absolutnie nic. Nie o ciebie tu chodzi. Jeżeli morderca dybie na czyjeś życie, to nie na pańskie, zapewniamy pana. No ruszcie się, człowieku. Co panu? Morderca. Nie krzycz pan, syknął żbik. Więc nie wiesz, że tu popełniono morderstwo? Że w tym domu zabiło człowieka? dodał, widząc, że tamten nie rozumie pytania, tylko patrzy na obu detektywów obłędnym wzrokiem. Zabito człowieka. Tu. Nie wiem. Nie. Detektyw słyszał dzwonienie jego zębów, choć przecież było zupełnie ciepło w powietrzu. Portier drżał cały. Bernard Urzbik spojrzał na niego bystro. Kogo zamordowano, proszę pana. Trzymał inspektora obiema rękami za ramię i ściskał. Głos brzmiał niemal płaczliwie. Ten staruszek miał histeryczne usposobienie. Drżał cały. Bernardusz Bik pogładził jego policzek, jak się uspokaja małe dziecko. Zamordowano doktora Bożenckiego, który tu mieszka. Zabito go. Nie spodziewał się wrażenia, jakie je wywołają jego słowa. Stary, jakby nagle, został podbity, znokautowany. Załamał się jak drzewo na burzy. Omal nie upadł. Dłonie puściły ramię inspektora, pięści zacisnęły się kurczowo, jabłka kolan drgały, a z krtani wydobyło się coś na podobieństwo rzężenia umierającego. Aspirant pochwycił go za ramię i przytrzymał. Czuł przy tym wyraźnie dygotanie jego ciała jak w konwulsji. — Nie mdlejcie mi tu tylko, staruszku. — Jak się nazywacie? — Odpowiedzcież. Inspektor potrząsnął jego ramieniem. Maciej Tomasiuk? Otóż, mój Macieju, uspokójcie się, nic wam tu nie grozi. Powiedzcie mi, co was tak przeraziło? Pan jest z policji? Tak. Stary pochylił się do inspektora i naraz się uspokoił. Strząsnął rękę aspiranta ze swego ramienia i błysk, jakby radości, zajaśniał w jego wyschniętych oczodołach. Wyschnięte palce u rąku wykonały jakiś walkireczny pląs, a jeden z nich dotknął piersi inspektora. To dobrze. Obaj detektywi nic nie rozumieli. Najpierw histeryczne przerażenie, potem gwałtowny spokój. A teraz? Co jest dobrze i dlaczego? Portier mówił już nieco głośniej. Niemożliwe, proszę pana. Ktoś pana nabrał. He, he. a ja się tak przestraszyłem. Przecież niemożliwe, żeby zamordowano pana doktora Bożenckiego. He, he. niemożliwe. Każdą sylabę ostatniego słowa akcentował uderzeniem owego palca w piersi inspektora. Bernard Żbik był przerażony. Naprawdę tu zapowiadało się coś tragiczniejszego niż zwykła zbrodnia przenikliwy, genialny umysł inspektora, który już teraz, przed obejrzeniem terenu, miał gotową hipotezę. Po prostu jakby wyczuwał, że takie zeznanie portiera nastąpi. Dopiero po zapadnięciu kurtyny tego tragicznego dramatu okazało się, że detektyw od początku, od owego dziwnego telefonu, przeczuwał nieprawdopodobną prawdę. Dziwny był to, zaiste, zbieg okoliczności. Jak potem wyjaśnił inspektor, Aspirant miał umysł mniej czuły i teraz był tylko zdumiony zeznaniem portiera, a nie przerażony jak jego przełożony i przyjaciel. Dlaczego niemożliwe, panie Macieju? Bo ja przecież przed godziną otworzyłem bramę domu doktorowi Bożęckiemu, widziałem go wychodzącego z domu i nie widziałem go powracającego. Więc, niech pan komisarz kalkuluje. Jak? No, przecie mówię jasno. Widziałem go, jak wychodził z mieszkania i z domu przez bramę, którą pan kazał teraz zamknąć, jakby lokatory bez parkanu mieli fruwać. Jakoś temu zaradzimy, żeby lokatorzy nie musieli skakać otyczce. Więc widzieliście doktora wychodzącego? Tak. Jak wyglądał. Ano, jak zwykle. Tylko że w ręku dźwigał duży kufer. Nawet dziwne mi było, że pan doktor sam dźwiga taki ciężar. Chciałem pobiec po taksówkę, ale onem mówił, że kufer jest pusty i lekki, a on idzie niedaleko. Więc niby obejdzie się bez taksówki. Mówił przy tym takim przyciszonym głosem, jakby miał chrypkę. Aspirant obserwował swego przyjaciela. Wyraz twarzy detektywa mówił jakby Spodziewałem się czegoś podobnego. Bernard Urzbik słuchał jednak, zdumiony. Już rozumiał przyczynę nagłej radości starego, żadnego morderstwa, proszę pana, hen, he. Która godzina była, gdy doktor Bożencki wychodził stąd? Dochodziło pół do ósmej, odparł stary, wyjąwszy z kieszeni swej marynarki gruby zegarek, pamiętający na pewno czasy Mary i Teresy. Nie możecie mi powiedzieć dokładniej? Uważajcie, czy było już po godzinie siódmej piętnaście? Stary namyślał się przez chwilę. Naraz, jakby błysk pamięci oświetlił mroki jego świadomości. Schował skrupulatnie zegarek do tej samej kieszeni, nakręciwszy go przedtem starannie. Zaklaskał dziecinnie w dłonie. Było dwadzieścia po siódmej, proszę pana. Teraz pamiętam dokładnie. Bo właśnie przechodził może minutę przedtem pan przodownik Budkiewicz, który jest taki dziwnie punktualny, i rzekł do mnie, Macieju, za jedenaście minut pół do ósmej. Już czas zamieść chodnik. Tak rzekł, akuratnie. A w minutę może potem, lub w dwie minuty, nadszedł pan doktor z kufrem w ręce. Adamie, Żbik mówił szeptem. Czy ty rozumiesz? O siódmej piętnaście doktorowa dzwoni do urzędu śledczego i zawiadamia o zamordowaniu jej męża. Uważaj, mówię zamordowaniu. A o siódmej dwadzieścia lub później ten człowiek widzi zamordowanego żywego z kufrem w ręku. Tu się szykuje coś tragicznego. Poza tym pamiętaj, o siódmej ktoś dzwonił do mnie z telefonu w mieszkaniu zamordowanego. Słowa detektywa wywarły na aspirancie głębokie wrażenie. Przecież możemy wszystko sprawdzić, Bernardzie. Chodźmy na górę. Racja. Inspektor powziął nagłe postanowienie. Chodźcie z nami. Ujął portiera za rękę i poczuł jej drżenie. Prowadźcie nas do mieszkania pana doktora. Ależ. Milczeć. I naprzód. Szli w milczeniu. Po gwałtownej burzy wypogodziło się już. Była piękna noc jesienna, a powietrze po deszczu było świeże i pachniało ozonem. Na pustym prawie jeszcze firmamencie wisiała siedmiogwiaździsta figura wielkiej niedźwiedzicy niby nowoczesna reklama wielkiej fabryki złamanych dyszlów. Maciejki w wąskim skwerze pachniały niemal za wzięcie. Wprost nie chciało się wchodzić do ponurego gmachu, w którym czyhała zbrodnia. Portier zatrzymał się przed blokiem A po prawej stronie. Po lewej stronie był identyczny blok B. Oba kompleksy mieszkaniowe oddzielone były od ulicy wielkim stalowym ogrodzeniem na podmurowaniu. Stary Maciej otworzył kluczem grube dębowe drzwi, lakierowane na brązowo z trzema grubymi, szlifowanymi szybkami umieszczonymi symetrycznie w kształcie trójkąta równobocznego. Pojedziemy windą, panie komisarzu? Czy też pójdziemy schodami? Na którym to piętrze? Na szóstym. Aspirant, słysząc tę odpowiedź. Mruknął coś pod nosem o lekceważeniu klienteli przez panów lekarzy, wynajmujących mieszkania aż na szóstym piętrze. Ale przypomniawszy sobie o windzie i przysłowiu de mortuis, przestał mruczeć. Bernard Urzbik zawahał się chwilę. Zastanawiał się nad czymś szybko. Adamie, ja pójdę schodami. A ty z panem Maciejem pojedziesz windą. Otwórzcie. Aspirant wszedł do windy, a za nim portier. Zapłonęło światło w kabinie pod naciskiem tastra pod płytą podłogi. Bernard Urbik wyjął swoją małą silną lampkę elektryczną i wolno wchodził po schodach. Za drzwiami na parterze jakaś melancholijna dusza grała na fortepianie przepiękną księżycową sonatę Cismol Beethovena. Melancholijna dusza grała wcale nieźle i muzykalny inspektor mimo woli zatrzymał się, nadsłuchując. Otrząsnął się jednak szybko. Nie było teraz czasu na nokturnowe nastroje. Tymczasem portier nacisnął guzik w windzie. Aspirant mimo woli rzucił okiem na podłogę windy i nagle schylił się. Podniósł rękawiczkę ze skóry kangura. Męska. Obejrzał ją dokładnie i przeczytał napis na oksydowanym guziku: L. Sontenantson, Kimberley. Była to rękawiczka z prawej ręki. Aspirant schował rękawiczkę do kieszeni swego płaszcza z zamiarem pokazania jej Bernardowi. Prawdopodobnie zgubił ją tu któryś z lokatorów i szczegół ten nie miał nic wspólnego z ich sprawą ale rutyna policyjna i egzotyczny napis Kimberley nakazały aspirantowi włożyć rękawiczkę do kieszeni. Nie mógł przecież już teraz przeczuwać ani domyślać się, jak wielką rolę odegra ten przedmiot w zdemaskowaniu potwornego zbrodniarza, który tego wieczoru grasował w wielkim bloku w alei Ujazdowskiej. Winda dognęła i zatrzymała się na szóstym piętrze. Wysiedli i czekali na inspektora. Aspirant oglądał tymczasem komfortowo urządzoną klatkę schodową, czerwony dywan pokrywający schody. Na takim dywanie trudno by było odnaleźć krople lub plamę krwi. Po chwili ukazał się inspektor, poprzedzony silnym światłem swej latarki, którą teraz zgasił. Z jego twarzy aspirant wyczytał, że nie zauważył nic szczególnego na schodach. I tak też było w istocie. Znalazłeś coś, Bernardzie? Nie, ludzie mają dziwne pomysły. Co masz na myśli? Ten czerwony dywan na schodach przymocowany sztabkami. Przecież znaleźć tu krople krwi jest niemożliwością. Tak, ale ostatecznie ludzie przy doborze dywanów nie kierują się ich kryminologicznością. A wiesz, nie zawsze. Nie zawsze? Adasiu, gdzie jest to mieszkanie? Mówił szybko i nacisnął biały guzik dzwonka. Za drzwiami zabrzmiał głuchy oddźwięk. Po chwili otworzono wielkie odrzwia dębowe. Stała w nich elegancka kobieta w barwnej piżamie włożonej tak, jakby ją w tej chwili ubrała. Miała cerę matową, a może starannie upudrowaną i dokładnie ukarminowane wargi. Na pierwszy rzut oka młoda i piękna. Jestem inspektor Żbik. Z policji śledczej. Pani dzwoniła? Ja. Ustąpiła w bok i zaprosiła ich gestem. Jej wzrok prześlizgnął się z wyrazem zdumienia po postaci starego portiera. Wnet jednak zajęła się oboma detektywami. Inspektor wciąż jeszcze stał w otwartych drzwiach, tak że nie mogła ich zamknąć. Naraz pochylił się szybko. Przyklęknął przy futrynie drzwi i podniósł jakiś mały przedmiot, czarniawy, metalowy. Podniósł się. W ręku trzymał śrubkę dziwnego kształtu. Czy tu ktoś z domowników uprawia polowanie? Padło naraz jego dziwne i niespodziewane pytanie. Nie, odparła kobieta w piżamie. Detektyw w milczeniu wręczył aspirantowi ową stalową śrubkę ze słowami. Schowaj to. Ponieważ wciąż milczał, odezwała się znów kobieta w piżamie. Jestem doktor Julia Bożencka. Doktor. Bernard Żbiku odpinał płaszcz, rozglądając się jednocześnie po pokoju, w którym stali. Był to szeroki przedpokój. Z lewej strony dwoje drzwi, z prawej także. Wieszak, lustro, szafka na ubrania, telefon. Spojrzał na kobietę. Tak. Doktor i doktorowa mówiła poważnie. Jestem lekarką. Czy nie zauważył pan dwóch szyldzików na drzwiach? Czyżby to był docinek? pomyślał Adam Willewski. Zapaliła drugie światło w przedpokoju i dopiero teraz detektywi mogli w pełni skonstatować, jak piękna była ta kobieta. Bo przedtem było mroczno, a mrok jest wprawdzie przyjacielem starości i brzydoty ale piękno i młodość potęguje światło. Po tym, jak się dowiedzieli od niej, że jest lekarką, nie dziwił ich jej niesamowity spokój. Twarz miała pociągłą o rzeczywiście matowej cerze, na której puder był tylko upiększeniem odcieniowym, a nie koniecznością kosmetyczną. Po obu stronach wąskich, energicznych warg przedłużała się ich linia w dwie krótkie ale głębokie, zmarszczki wcale nie przystające do świeżości cery pozostałych części twarzy. Aspirant Bilewski, który był świetnym wizjonomistą, pomyślał, że są to zmarszczki okrucieństwa, a nie starości, wyglądała bowiem na kobietę młodą, wnet jednak zganił się w myśli za to nieuzasadnione przecież uprzedzenie do obcej mu zupełnie kobiety. Przeszli do saloniku na lewo. Była to typowa poczekalnia lekarza. Wiedeńskie krzesełka i foteliki, niezrozumiała demokracja, stolik, makulatura malarska na ścianach a dziennikarska na stoliku. Karawka z wodą, szklanka, podstawka, sztuczne kwiaty w sztucznym krysztale, jakaś fotografia grupowa z zaznaczonym krzyżykiem osobnikiem w mundurze porucznika, widocznie doktorem Bożenckim. Nowe reklamy uzdrowiskowe i stare reklamy lekarstwy w broszurach. Szablon. Chciała ich poprosić gestem, żeby usiedli. Przerwał jej jednak ostry głos Bernarda Żbika. Może nawet za ostry głos. Gdzie jest ciało? Wielki detektyw był wyraźnie podniecony, co zdziwiło bardzo jego przyjaciela, albowiem Bernard nie okazywał nigdy swego zdenerwowania. Aspirant miał wrażenie, że inspektor Żbik czeka na coś. Co wkrótce nastąpi na coś nienormalnego, o ile można było w ogóle mówić o normalności w tej sytuacji? Bez słowa otworzyła drzwi na lewo. Prowadziły do gabinetu. Bernard urzbikł ją wystraszonego portiera za rękę i niespodziewanie pchnął go pierwszego. Miał w tym widocznie pewien określony cel w tej też chwili zabrzmiał w komfortowym mieszkaniu na szóstym piętrze przeraźliwy krzyk. Panienko przenajświętsza. Portier, Maciej Tomasiuk, spojrzał na długi przedmiot, leżący na dywanie i on to krzyknął. Potem zatoczył rękami, jakby chciał w nie złapać powietrze i padł bezwładny w ramiona aspiranta. Usadowili go na krześle. Stary oddychał ciężko. Aspirant w milczeniu obserwował skupioną twarz swego przyjaciela, który wskazując ręką na zemdlonego. Wyrzekł owo pierwsze zagadkowe zdanie w tej sprawie. Adamie, rzekł, ten człowiek mówił prawdę. On widział doktora wychodzącego z walizką o godzinie dwadzieścia po siódmej. Doktorowa stała przez cały ten czas milczeniu w drzwiach gabinetu, a jej piękne rysy trwały w granitowym spokoju. Nie odezwała się też ani słowem: Niech pani tu usiądzie. Bernard Żbik wskazał jej krzesło tuż u stóp trupa jej męża. Aspirant nic nie rozumiał. Wiedział tylko, że Bernard już coś wie, bo inspektor Żbik nigdy nie mówił na wiatr. Skoro jednak doktor Bożencki wychodził z domu dwadzieścia po siódmej, więc jak jego żona mogła dzwonić do urzędu o godzinie 7.15 piętnaście i dlaczego? Głos Bernarda Żbika przeciął taśmę rozmyślania aspiranta. O której godzinie dzwoniła pani do urzędu śledczego? Podniosła oczy, może urażona ostrością tonu inspektora policji. Dopiero teraz aspirant dostrzegł w oczach tych dwie łzy, a potem więcej łez. Twarda doktorka medycyny ustąpiła miejsca miękkiej, ludzkiej kobiecie. Już nie mogła powstrzymać łez, które niezliczone spływały po jej twarzy. Łez tak gorących, że zdawały się widocznie niemal parować. Niech się pani uspokoi. Niech pani nie płacze. Przecież ja muszę panią o to spytać. I o wiele innych szczegółów. Przecież sytuacja tego wymaga. Inspektor przerwał naraz. Portier bowiem mocnął się z omdlenia. Bernard Żbik stanął tak, aby zasłonić mu widok trupa i skinął na aspiranta. Szepnął doń. Wyprowadź go szybko do saloniku I miej na niego obaczenie. Prędko Aspirant spełnił rozkaz W pokoju zostali sami Inspektor Bernard Żbik i doktor Julia Bożęcka Żona zamordowanego U stóp ich leżał zimny trup człowieka Trup, którego inspektor dotychczas nie obejrzał bliżej I dlatego był jeszcze względnie spokojny Teraz usiadł dopiero i obserwował bacznie siedzącą przed nim postać kobiecą. Była niewątpliwie piękna, tą pięknością odpychającą i nakazującą szacunek, a raczej nakazującą rezerwę. Było bowiem coś w rysach tej kobiety, co powstrzymałoby najśmielszego kobieciarza dążłana od zaczepienia jej na ulicy, na przykład. Takie było pierwsze wrażenie inspektora. Nie zastanawiał się, czemu właśnie ten przykład o zaczepieniu wpadł mu na myśl na jej widok. W każdym razie charakteryzował ten typ kobiety, inspektor był znawcą ludzi. Była brunetką. W oczach pod przezroczystym matowym lakierem wyższego wykształcenia czaiła się ponadto duża doza inteligencji. Ręce jej, którymi teraz ujęła jedwabną różową chusteczkę o misternej koronce, były to ręce pielęgnowane i ładne. Zwracało ponadto uwagę drobny czarno mech wąsów na jej górnej wardze, znamie namiętności i gorącej krwi. Są kobiety, od których nawet w najmroźniejszej sytuacji bije dziwne ciepło, taką była ona. Znów była dziwnie spokojna po otarciu łez. Ale tym spokojem burzliwym, wulkanicznym, który w każdej chwili grozi pęknięciem cienkiej warstwy zastygłej lawy na powierzchni i ponownym wybuchem żaru, Detektywowi zdawało się, że czyta w jej oczach niemy wyrzut do siebie samej za te śluze wzruszenia w tamie jej zimnej krwi kobiety lekarza. O której godzinie pani dzwoniła do urzędu śledczego z zawiadomieniem o śmierci męża pani. Odjęła chusteczkę od twarzy i mimo woli, nim odpowiedziała, rzuciła okiemy w lustro ścienne naprzeciwko. Odruchowo poprawiła włosy i piżamę na kolanach. Nie mogę dokładnie określić, ale o ile wiem, policjant czy urzędnik, który przyjął meldunek, winien był zanotować jego dokładny czas. Czy nie tak, inspektorze? Panie inspektorze? Był to już drugi jej docinek pod adresem detektywa. Pierwszy dotyczył tabliczki na drzwiach. Tabliczki miedzianej, którą zresztą Bernard Żbik dokładnie odczytał. Albowiem nic nie uchodziło jego uwagi i obiektywu. Brzmiała Doktor J. Bożęcka Choroby nerwowe, specjalnie u kobiet. 6.30 Inspektor uśmiechnął się, a dziwnie wyglądać musiał ten śmiech nad ciałem zamordowanego człowieka. Właśnie. Ma pani rację. Dzwoniła pani o siódmej piętnaście. Czy może mi pani pomóc w pogodzeniu tego faktu z drugim faktem, że portier Maciej Tomasiuk widział męża pani żywego w pięć minut po pani meldunku o zbrodni? Miał wrażenie, że pytanie to przeraziło ją. Można jednak było tego oczekiwać. Fakt był naprawdę niesamowity Sam inspektor był nie mnie mniej zdumiony. Nie rozumiem tego. Proszę pana. Mówiła już zupełnie spokojnie, ale cicho, bardzo cicho. Ani ja. Ani pan. Dziwne. Sądzi pani? Tak. Czy myśli pani, że detektyw musi wszystko rozumieć? Ale powinien udawać, że rozumie. Wobec pani nie chcę udawać. Spojrzała nań ze szczerym zdumieniem. Wobec mnie? Oczywiście. Pani jest przecież lekarzem, neurologiem, specjalnie u kobiet. Piąta, szósta trzydzieści. W oczach jej pojawił się błysk niepokoju, a może drwiny. Ważyła teraz każde słowo, jakby wypisywała skomplikowaną receptę na lekarstwo i kombinowała składniki. Więc pan jednak odczytał tę tabliczkę na drzwiach. Odczytałem ją dwukrotnie, proszę pani: raz na parterze przy wejściu do sieni, a drugi raz na drzwiach, o których pani wspominała. Spuściła rzęsy na gałki oczne. Przepraszamy pana. Nie ma za co. Przez chwilę panowało milczenie, przerwane nagle owym nader dziwnym pytaniem Bernarda Żbika. Pytaniem, które się jednak narzucało w tej sytuacji: Czy ten trup u pani stóp jest naprawdę trupem pani męża doktora Wiesława Bożenckiego?